Iwona Niedźwiedź, nie udźwignęłyście chyba psychicznie presji tego meczu, przynajmniej w ataku, bo dawno tak słabo dysponowanej reprezentacji w ofensywie nie widziałam, chyba od meczu z Czeszkami w Lublinie. No tak, przytrafił nam się rzeczywiście słabszy dzień, aczkolwiek kurczę, czułyśmy się dzisiaj dobrze fizycznie. Na pewno nie można powiedzieć, że przytłoczyła nas atmosfera tutaj tej hali, bo to było fantastyczne spotkanie pod względem takiego widowiska sportowego. Myślę, że osobiście nie zapomnę nigdy tego dnia. Natomiast mecz tak naprawdę rozstrzygnął się w pierwszych 30 minutach, gdzie no, najzwyczajniej w świecie nie potrafiłyśmy pokonać serbskiej bramkarki. Myślę, że gdyby te pozycje, które miałyśmy w pierwszej połowie, zakończyły się bramką, może inaczej by wyglądało to spotkanie. O tym może troszeczkę się podłamałyśmy, próbowałyśmy gonić wynik, ale tak naprawdę z takim zespołem jak Serbia, gospodarzem turnieju, przy takiej wspaniałej atmosferze, no ciężko nam było. Jest mi bardzo przykro, że nam się taki dzień dzisiaj przytrafił, bo tak naprawdę, kurczę, potrafimy grać w piłkę ręczną i... Znacznie lepiej, naprawdę znacznie lepiej, bo was znam od wielu, wielu lat i to nie jest kwestia, że mam jakieś pretensje, no ale wiem, że stać was po prostu na znacznie lepsze rzuty, trudniejsze dla bramkarki, bo to nie tylko Tomaszewicz, bo dałyście jej zostać najlepszą piłkarką, szczególnie w pierwszym kwadransie, potem dopiero zaczęła bronić. Tak, myślę, że to jest dobra bramkarka, ale no te rzuty były tak na wysokości tutaj biodra... Zasięgu po prostu. Tak, dokładnie w zasięgu. Ani wymierzona góra, ani wymierzony dół, to nas kurczę trochę podłamało. No, pocieszenie nam zostaje ten mały finał. Mam nadzieję, że... Znaczy nie mam nadzieję. Głęboko wierzę, że my się podniesiemy, bo jesteśmy zespołem i uda nam się wrócić do Polski z medalem. Wiesz, on jest mały tylko z nazwy. Dla Polski granie o brązowy medal to jest coś wielkiego. Pamiętajcie o tym, bo tutaj cała Polska wam kibicuje, nowych fanów zdobyłyście, a jest różnica. Może kim się nie zgadza, czy wracać z brązowym medalem, czy z czwartym miejscem, bo tego miejsca sportowcy nienawidzą. No tak, no, nienawidzą. Ja bym jeszcze chciała coś podkreślić, tak naprawdę do dzisiaj myśmy na tym turnieju, nawet nie, do niedzieli, myśmy jeszcze na tym turnieju nic nie osiągnęły, marzył nam się medal. Przyjechałyśmy tutaj po to, żeby walczyć o medal, więc uspokójmy troszeczkę nastroje i nie wiem, odbudujmy się i powalczmy o ten brąz, bo myślę, że to czwarte, no nawet nie chcę o tym myśleć, musimy wygrać brązowy medal i myślę, że zrobimy wszystko, żeby tak się stało w niedzielę. No i my to głęboko wierzymy, bo potraficie przejść taką metamorfozę, a dwa dni to kupa czasu, jeśli chodzi o piłkę ręczną kobiet. Dziękuję. Iwona Niedźwiedź z nami.